Witam Państwa serdecznie, Wojciech Kaczynowski, redakcja Space24.pl i dzisiaj jesteśmy w Instytucie Lotnictwa, sieć badawcza Łukasiewicz, gdzie nastąpi otwarcie nowego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych. Jest ze mną pan Kamil Sobczak, główny specjalista do spraw badań oraz kierownik działu napędów kosmicznych, który opowie nam nieco na o dzisiejszym wydarzeniu oraz o samej placówce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szanowny panie, może zacznijmy od wytłumaczenia naszym widzom, dokładnie czym będzie zajmowało się centrum, bo nazwa jest naprawdę obiecująca, i dlaczego można nazwać placówkę unikatową w skali światowej? Centrum będzie zajmowało się tak, jak w nazwie centrum występują technologie napędowe głównie, jak i bardziej specyficznie cały wachlarz technologii związanych z rozwojem napędów, czyli od chemii. Szeroko pojętej, czyli materiałów pędnych, rozwój nie tylko ciekłych, również stałych materiałów pędnych poprzez zapalniki, systemy pirotechniczne, konstrukcje silników rakietowych do rakiet, do ostatnich stopni rakiet głównie, jak i do modułów napędowych przyszłych lądowników księżycowych, lądowników innych na innych planetach, które mogą operować. Ale również będziemy rozwijać systemy elektroniczne, systemy mechaniczne, precyzyjnej mechaniki, systemy kontroli ciągu, jak i systemy deorbitacyjne. Więc to centrum ma ta unikatowość, to jest ten wachlarz możliwości. Czyli, czyli to, to, że w jednym miejscu skupiamy technologie, które. Czasami potrzebują e, większego skupienia i większej multi, multidyscyplinarności zespołów, dlatego też e, ta unikatowość, no i też wiąże się to trochę e, z tym, co obecnie realizujemy i na czym bazujemy, czyli nad tlenkiem wodoru. E, 98% głównie to jest ten utleniacz i ten materiał pętny, który używamy w naszych <laughs> konstrukcjach rakietowych, w naszych silnikach. Ale też pracujemy nad nowymi paliwami ekologicznymi, hipergolicznymi do silników dla platform satelitarnych, do napędu precyzyjnego przyszłych misji serwisowych na orbitach. Więc w różna tematyka skupiona w jednym centrum pozwoli na konkurencję nie tylko na rynku krajowym, europejskim, ale również w, toś w tym światowym. Stąd ta, ta unikatowość w zakresie prac realizowanych w centrum. Centrum jest zlokalizowane w Warszawie, natomiast podczas wydarzenia goszczą Państwo przedstawicieli zagranicznych podmiotów Ariane Space czy Europejska Agencja Kosmiczna. Jaką rolę odegra Centrum w międzynarodowych projektach i czy widzi Pan już tutaj jakieś pole działania, zainteresowanie? Eee, tak, jeśli chodzi o tych przedstawicieli, ta paleta jest szersza niż tylko Ariane Group i Europejska Agencja Kosmiczna, ale też inne firmy z sektora kosmicznego europejskiego, krajowego. Z Krajowego należy wymienić filmatorium, w którym realizujemy projekt łączności satelitarnej na bazie rakiety Bursztyn. Więc mówiąc o tym rozwoju i jaką rakietę wniesie, to już można powiedzieć, że już wnosi, ponieważ od ponad od wejścia, nawet przed wejściem Polski do, europejskiej, do struktury Europejskiej Agencji Kosmicznej, realizowaliśmy projekt międzynarodowy, finansowany z funduszy PEKS. No a od momentu, kiedy Polska znalazła się w strukturach, mm, współpracujemy ściśle z Europejską Agencją Kosmiczną na 30 realizowanych projektów w Europie. 23 projekty dotyczące napędów kosmicznych realizujemy w Instytucie Lotnictwa w Polsce, e, gdzie nie, niekiedy, albo często wręcz, e, główni e, duży integratorzy, czyli ci LSI, są zaangażowani w projekt, dają nam wytyczne, sprawdzają, szykują nas pod zastosowanie przyszłościowe danych komponentów, które rozwijamy. Tutaj można wymienić właśnie Arian Group, Airbus, ale i też firmy Thales, Alenia Space, OHB. Również przedstawicieli mamy na terenie Instytutu Lotnictwa w dniu dzisiejszym. No i chcemy zacieśniać tę współpracę. To też dzisiaj będzie taki przykład współpracy z dosyć prędzej rozwijającym się startupem The Space Exploration Company, gdzie współpraca już nie tylko z dużymi firmami zaczyna być naszym celem na przyszłość, ale też komercjalizacja w strukturach dużych integratorów, czyli być, wpisać się w łańcuch dostawców tych dużych integratorów, mieć swoje miejsce na mapie Europy, ale też świata pod kątem zielonych ekologicznych napędów kosmicznych. Sieć badawcza Łukasiewicz, czy też generalnie Instytut Lotnictwa była na tegorocznych targach MSPO w Kielcach stricte o tematyce wojskowej. Dlatego też spytam, czy placówka, czy te nowe laboratoria będą wykorzystywane do testowania technologii wojskowych? E, stricte jako takiego pytania, znaczy odpowiedzi na to pytanie nie mogę udzielić, aczkolwiek tak jak każdy przemysł kosmiczny, zawsze te technologie łączą się, czyli tak zwany dual use. Jeżeli pojawią się Potrzeby, zapytania ze strony wojska, ze strony y, Agencji, naszej znaczy Ministerstwa Obrony Narodowej. Jesteśmy otwarci do współpracy. Realizowaliśmy pro, projekty na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej w przeszłości. Był to hi, projekt Hypergol, y, był to projekt y, y, silnika wspomagającego start rakiety na materiał stały. Nie jest to czyste militarne, militarne zastosowanie. Y, jest to raczej próba. Sprawdzenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej zdolności y, instytutów i przemysłu cywilnego na potrzeby Ministerstwa Obrony. Więc również w tym przypadku y, samo założenie centrum i samo y, myśl o centrum pozwala nam udostępniać przestrzeń dla innych, żeby mogli pracować na terenie pod naszą opieką oczywiście, ale gwarantujemy, że celem i. i y, Założeniem do, do projektu, dla projektu, dla tego centrum jest właśnie współpraca i otwieranie się na szersze grono niż tylko y, Instytut Lotnictwa i tylko realizację prac dla Instytutu Lotnictwa. Więc pod tym kątem już prowadzimy prace, y, może nie wojskowe, y, ale, ale prace pod kątem y, wspomagania misji y, satelitarnych y, służące rozwojowi napędów y, kosmicznych. Więc może enigmatycznie, ale, ale takie prace podwójnego zastosowania można powiedzieć, że mają miejsce w Instytucie Lotnictwa. Na koniec zapytam to, na co myślę, czekają nasi widzowie, to co też śledzą nasi czytelnicy na portalu. To znaczy projekt rakiety bursztyn. Tutaj mamy w, w nazwie placówki te, napędy rakietowe, e, więc w jaki sposób centrum e, pomoże w pracach rozwojowych, no i kiedy możemy spodziewać się debiutu Bursztyna? Znaczy od razu debiut, można powiedzieć debiut, jeżeli traktujemy debiut jako lód na 100 km, to niebawem. E, deb, bursztyn sam w sobie już odbył cztery misje zakończone sukcesem. Były to dwa starty z poligonu Draskiego, dwa starty z poligonu y, Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Y, misje miały na celu przetestowanie różnych konfiguracji rakiety. Y, było to, y, był, był to, jest to projekt rozwojowy, w sensie, no, y, rozwijamy projekt stopniowo. Y, I tutaj mówiąc, jak się Centrum może przyczynić do rozwoju rakiety? Y, już prace trwają w, pod kątem modułów, mechanizmów, które bursztyn ma na pokładzie, więc spodziewany jest dalszy rozwój tych komponentów. Mówimy tutaj o jakiejś pirotechnice, o materiałach stałych do, do, do silników pomocniczych rakiety bursztyn, jak i mechanizmów precyzyjnych rozdzielania bez szokowego, tak zwanego rakiety. Które już z powodzeniem było w tamtym roku przetestowane. To ale prace wiadomo, jeżeli coś jest rozwijane, trzeba, trzeba rozwijać dalej. E, dlatego to centrum będzie wspierało rozwój rakiety Bursztyn. E, aczkolwiek dedykowane jest głównie e, testowaniu silników e, ekologicznych do 500 Nm w ciągu. Czyli takich typowo satelitarnych, dopracownic satelitarnych. E, to jest core e, infrastruktury znajdującej się w centrum, czyli hamownia, różniowa. Do kwalifikacji silników do lotu w kosmos, co też dla większych rakiet, może nie dla Bursztyna, Bruszyn nie jest rakietą orbitalną, jest suborbitalną platformą do testowania eksperymentalnego komponentów na pokładzie, ale może w przyszłości będziemy brać udział w projektach do ostatnich stopni rakiet. No i takie silniki 500 Nm, na przykładzie Rocket Lab, służą jako silniki do podnoszenia orbity po wejściu na orbitę niską przeniesienia na orbity wyższą, więc tutaj mm, technologie rakietowe się zazębiają i można powiedzieć, że z projektu Bursztyn i z rozwoju w centrum mogą wyniknąć kolejne nawet yy, produkty dla branży kosmicznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.